Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski i zwykle opowiadam Państwu o książkach, które sam wydaję albo o takich, które ściągam z rynku. Ale czasami mówię o czym innym. Dzisiaj będzie też o książkach. Staram się unikać tematów politycznych, dlatego że mamy taką ilość geopolityków, geostrategów, analityków, a wszystko to w wieku postgimnazjalnym i są to ludzie całkowicie nieomylni, więc trudno, żebym ja jeszcze dokładał do tego jakieś swoje treści. Nie ma to sensu, więc powtórzę raz jeszcze, wybrałem taką formułę, że mówimy o konkrecie jakimś i zwykle tym konkretem jest książka, ale dzisiaj będzie inaczej, będą tym konkretem targi książki, na które się nie wybieram. Częściowo te, które się już odbyły, czyli targi książki w Krakowie, a częściowo te, które się dopiero odbędą, czyli targi historyczne pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Proszę Państwa, straciłem wiarę w sens tej imprezy, a to, do czego się chcę odnieść, czyli pogadanka Rafała Aleksandra Ziemkiewicza, wygłoszona ostatnio w YouTubie, zatytułowana Złodzieje literatury, mnie tylko w tych swoich moich decyzjach utwierdziła. Proszę Państwa, taka teza, bardzo kategoryczna, została przez Rafała Ziemkiewicza postawiona, że lewica ukradła literaturę. Lewica ukradła literaturę, bo organizuje targi imienia Józefa Konrada i na te targi zaprasza się tylko certyfikowanych pisarzy, certyfikowane wydawnictwa, które tam kolportują tę swoją wstrętną lewicową propagandę. Proszę Państwa, Ziemkiewiczowi się nie podoba, że te targi się nazywały targami Józefa Konrada, bo on nie miał nic wspólnego z Krakowem. No miał. Przyjechał do Krakowa w przeddzień wybuchu wojny. Spotkał się tutaj z Józefem Rettingerem. W szampańskich nastrojach panowie napisali sztukę, która potem zaginęła i która opowiadała o przewrocie w jednym z państw Ameryki Łacińskiej. Szkoda, że nie wiemy, co było w tej sztuce, bo potem ten scenariusz powtórzył się w rzeczywistości. Rettinger razem z prezydentem Callesem robili przewrót w Meksyku, jak rozumiem, według założeń, które znajdowały się w tej sztuce. Józef Konrad musiał z Krakowa uciekać jako poddany brytyjski, kiedy wybuchła wojna, więc jego związki z Krakowem są może niezbyt głębokie, ale symboliczne i ktoś taki jak Rafał Aleksander Ziemkiewicz powinien to dostrzec, szczególnie, że tłem do swojej pogadanki czyni targi książki w Krakowie. No więc teraz odniosę się do tego głównego wątku w jego wypowiedzi, że lewica ukradła rynek książki i kolportuje na nim, podbierając jeszcze tym prawicy tej całej ważne symbole takie jak Konrad i kolportuje swoje podstępne i z istoty złe treści. To po co Ziemkiewicz tam jeździ? Ja tego nie potrafię pojąć. Ale mało tego, że jeździ tam Ziemkiewicz, jeździ tam wydawnictwo Capital Book, Tomasz Zomer tam też jest, inni prawicowi wydawcy i autorzy. Po co tam jeździcie, ludzie? To jest tylko i wyłącznie wyrazem waszej całkowitej bezradności i tego, że nie potraficie wokół siebie zorganizować rynku i nie potraficie zorganizować dystrybucji. To jest straszliwe. A nie to, że lewica coś ukradła. To jest tylko i wyłącznie potwierdzenie najczarniejszych moich przypuszczeń, że ta tak zwana prawica w Polsce jest tylko drugą stroną tego samego medalu i bez tych wszystkich nie ma w ogóle punktu odniesienia. Jeżeli nie byłoby tak zwanych sił postępu, Gazety Wyborczej, Adama Michnika i wszystkich jego wiernych sług, to Ziemkiewicz by chyba umarł z głodu, bo o czym on by pisał? To jest niezwykłe. No więc proszę Państwa, nikt niczego nie ukradł, jest zupełnie inaczej, tylko pewnym ludziom nie chce się robić. No to tak bym to ujął. To nie jest tak, że coś nam zostało obiecane i że będzie łatwo. Ja nie wymyśliłem tego świata, nie wymyśliłem postępu, nie wymyśliłem innych rzeczy, które bardzo drażnią prawicowych autorów, ale już to zastałem, kiedy się tutaj pojawiłem. Są to rzeczy, które mi się w ogóle nie podobają, ale też i postanowiłem przestać w tym uczestniczyć. Przynajmniej na razie, dlatego że higiena psychiczna zaleca takie rzeczy. Powtarzałem to wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ktoś manipuluje rynkiem treści,
I koszt tej manipulacji zwala na niczego nie rozumiejących biednych frajerów, którzy wydają książki, sprzedaje im kawałek podłogi za 4000 zł i czyni z nich tło dla swoich wyczynów, to ja w tym uczestniczyć nie mogę, ponieważ to ubliża mojej inteligencji. Jak mnie grzecznie poproszą, to mogę się zastanowić. Nie wcześniej. Oni oczywiście tego nie zrobią, bo są bardzo pewni siebie, ale proszę Państwa, płacić 4000 za to, żeby być tłem dla występów różnych wariatów, to jest naprawdę za dużo. Jeżeli Rafała Ziemkiewicza na to stać, proszę uprzejmie, on może w tym uczestniczyć i jednocześnie płakać przed kamerą, że to jest okropne i należy coś z tym zrobić. No proszę Państwa, wyjściem jest tylko zorganizowanie własnej dystrybucji, a to z kolei w tak zwanej, na tak zwanym obszarze myśli i czynności prawicowych nie jest możliwe, dlatego że ci ludzie są na stałe przyspawani do tamtych, których rzekomo zwalczają i nie ma siły, żeby to się zmieniło. Nie potrafią w żaden inny sposób sprzedać żadnego produktu, tylko poprzez resentyment i tylko poprzez reakcję. A jeżeli mamy taką konstatację, to pojawia się natychmiast następna, że to wszystko jest odtwórcze. A mi się nie chce brać udziału i uczestniczyć w rzeczach, które są odtwórcze, bo one mnie nie inspirują. Nie czuję żadnego mrowienia w brzuchu, ani motyli, ani mój umysł nie pracuje lepiej. Nie roześmieję się ani razu. Nikt tam nie opowiada śmiesznych dowcipów. Wszystko jest ponure, wtórne i tylko przyzwyczajeniom czytelników zawdzięcza, że jeszcze się jakoś toczy. Ja oczywiście życzę powodzenia wszystkim wydawcom i autorom, którzy się w tym segmencie mieszczą, jak również ich czytelnikom, ale to nie jest moja droga. Muszę mieć własną. Powiem jeszcze tylko tyle, że jestem zawsze szczerze zaskoczony postawą ludzi, którzy kibicują Rafałowi Ziemkiewiczowi, określając go autorem prawicowym, albo też najwybitniejszym autorem prawicowym, albo w ogóle autorem, który o coś tam walczy. Pan, który wystąpił z Moniką Jaruzelską, poszedł na grilla do Giertycha, powiedział, że opinie czytelników i innych autorów na ten temat nic go nie obchodzą, bo najważniejsze jest to, co on tam klaruje na tym YouTubie i to są takie poglądy i ufojcie mi, ufojcie i wierzcie we wszystko, co mówię. Z mojego punktu widzenia jest to dramatycznie niepoważne. Oczywiście każdy ma swój punkt widzenia i może robić, co mu się podoba. Wszystkich zachęcam szczerze do czytania książek Rafała Ziemkiewicza, a szczególnie tej ostatniej, Wielka Polska, o tym, jak Rafał ze swoimi, pan Rafał, przepraszam, ze swoimi czytelnikami będzie budował Wielką Polskę. No zobaczymy. No zobaczymy. Budowa Wielkiej Polski, proszę Państwa, zaczyna się od siebie i od swoich jakichś pomysłów i tak zwanego ogarnięcia rzeczywistości wokół, a nie podczepienia się pod cudze koniunktury, na które się w dodatku narzeka. Taka jest moja opinia na ten temat. No, targi krakowskie, do których się odniósł Rafał Aleksander Ziemkiewicz, są wyjątkowo wprost chybioną imprezą, głównie przez lokalizację. I to jest chyba najważniejszy problem tych targów, a nie czyjego one są imienia i jakie treści się tam propaguje, bo od zawsze, o ile pamiętam, było tam wydawnictwo Instytut Piotra Skargi, czyli wydawnictwo Polonia Chrystiana i wszystkie możliwe prawicowe wydawnictwa, jakie tylko są w kraju i nikt nie narzekał. Tak? I nikt nie narzekał. Targi pod zamkiem, czyli targi wydawców, targi historyczne, targi książki historycznej i targi wydawców katolickich są wręcz targami wydawców prawicowych. Tam się mało kto pojawiał z przeciwnego obozu. To się zaczęło zmieniać w zeszłym roku, co natychmiast zostało przeze mnie zauważone i też przyspieszyło moją decyzję o tym, żeby na razie się z tej imprezy wycofać, dlatego że pojawił się tam Przegląd. Ojej, aż się zakasłałem. Wydawnictwo Przegląd. A na stoisku tegoż Przeglądu, proszę Państwa, pojawił się profesor Witold Modzelewski, który jest ciągle jeszcze, z przyczyn niezrozumiałych przeze mnie, zapraszany do studia telewizyjnego w telewizji TVP1 i TVP2 chyba, jako ekspert strony rządowej. No litości. Pan ten napisał całą serię książek z fatalnymi zupełnie okładkami po taniości o konieczności resetu stosunków z Rosją, po czym jak zwykle
kiedy ktoś popełni błąd, udał, że takich rzeczy nie było. Stał w zeszłym roku, widziałem to, sprzedawał swoje publikacje, na okładce których widoczne były jakieś krzaki bezlistne, co miało zapewne wymiar symboliczny, i opowiadał o konieczności resetu stosunków z Rosją. To było jesienią 21 roku, a w lutym 22 wybuchła wojna. Cóż za przenikliwość, proszę Państwa. Co za niesamowita przenikliwość tego człowieka. No więc jeżeli takie formaty pojawiają się na targach, no to cóż tutaj znaczy narzekanie Ziemkiewicza na jakiegoś, że tam zawłaszczyli Konrada i kolportują lewicową propagandę. Wszyscy dookoła kolportują lewicową propagandę. Nie istnieje żadna płaszczyzna komunikacji. Wszyscy chcą się zwalczać i czekają tylko na dobry moment, żeby zacząć się prać po łbach jakimiś ciężkimi narzędziami. Jak w tych warunkach sprzedawać książki? Jeżeli ktoś uważa, że tam jest jakieś podciśnienie, jakieś sprzężenie, które powoduje, że wzrasta sprzedaż, ten chyba oszalał. Tam nie ma niczego takiego, dlatego że nie można w tych okolicznościach wypromować żadnego uczciwego, nowego autora, poza autorami sformatowanymi i popieranymi przez jakieś szemrane organizacje. A nawet to jest bardzo trudne, bo niech mi ktoś dzisiaj powie, gdzie jest kolejna książka Karonia na przykład. Ktoś wie? No właśnie. Nie ma jej. A Rafał Aleksander Ziemkiewicz pisze kolejną książkę o tym, że jest nowoczesnym endekiem, że trzeba budować Wielką Polskę. Już za chwilę ta Wielka Polska zostanie zbudowana, ale jeszcze nie teraz. A sekundował mu będzie w tych promocjach Łukasz Warzecha, który już w zasadzie szkoda na niego słów, bo ci, którzy bywają na Twitterze, widzą, co ten człowiek tam wypisuje i jaką przybrał pozę w tych dramatycznych okolicznościach. Proszę Państwa, możemy się temu dziwić, możemy się nie dziwić, natomiast nie powinniśmy z tego czynić osi dla własnych rozważań, bo mamy inne rzeczy. Nie będziemy pisać książek ani o Witoldzie Modzelewskim, ani o Ziemkiewiczu, ani tym bardziej o Warzesze, bo nie ma to najmniejszego sensu. Tak? Ci ludzie postanowili być nośnikami treści i całkowicie zrezygnowali z promocji swoich książek, bo to tak to odbieram, że promocja książki Ziemkiewicza nie jest promocją książki Ziemkiewicza, ale Ziemkiewicza i do tego samego, i do tego służy ta książka, a nie jest na odwrót, że Ziemkiewicz służy do promocji książki i ta książka zawiera coś świeżego, nowego, nad czym warto się zastanowić. To są wszystko odgrzewane kotlety i tak jest ze wszystkim, więc to nie jest nasza droga, a jak bardzo oni się mylą, a jak bardzo mamy rację, przekonamy się, mam nadzieję, wkrótce. Droga nasza nie jest łatwa i nie jest usłana różami, ale na pewno jest słuszna. Na pewno jest słuszna, to Państwu gwarantuję i mam nadzieję, że wkrótce będziemy się spotykać i mówić o promocjach nowych, ciekawych książek, a jak się trochę sytuacja zmieni, ludzie oprzytomnieją, być może znowu spotkamy się na targach. Ja oczywiście mam nadzieję, że w nadchodzącym roku zorganizuję swoje targi książki w Grodzisku Mazowieckim, niewielkie, skromne i przy okazji parę spotkań autorskich, co w zupełności zniweluje moją nieobecność, a może nawet będzie lepszym pomysłem niż moja obecność na imprezach targowych, które są drogie, konfrontacyjne, robi się coraz bardziej nieprzyjemnie, a organizatorzy mają w nosie wystawiających tam wydawców i autorów, interesuje ich tylko jakieś własne środowisko, które muszą promować. Zmienimy to, mam nadzieję. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.